Cześć Kuba. Siemanko. Witam cię serdecznie, witam was Kuba wszystkich. Z pojazdy zabytkowe Krosno, ale nie tylko, wielka fajna kolekcja. Słuchaj, jesteśmy gdzie? Zalesie koło Krosna. Niby sobie zobaczmy tutaj dookoła. Ładne takie niepozorne miejsce, blisko do Bieszczad. Można byłoby jechać i odpoczywać. A my tutaj, chodźmy może powoli. Zapraszamy. Mamy coś, co jest dosyć ciekawym miejscem. To jest tylko część tego, co widać. Niestety. Passacik stoi i Fiacik stoi, a tam w środku cała reszta, chłopaki też stoją. Reprezentacja pojazdów zabytkowych Krosno. Zaraz powiemy, co to w ogóle za, dla tych, którzy nie znają, co to w ogóle za formacja. Chodź Kuba tutaj. Opowiadaj w ogóle, co to za pomysł. To nie jest nowy pomysł. Pojazdy zabytkowe Krosno to są ludzie przede wszystkim. Tak, nie? ludzie i jeszcze raz ludzie. Od 10 lat pojazdy zabytkowe Krosno tworzą właśnie ludzie i ich samochody, motocykle, pojazdy wszelakiej maści. Bawimy się w to już od 10 lat. Dochodzą nowi ludzie, nowe osoby, nowe samochody. No i jakoś się w to bawimy, pielęgnujemy to i staramy się robić coś fajnego. Między innymi różne spotkania na rynku czy zloty pojazdów zabytkowych w różnych miejscach, w różnych miastach, wioskach dookoła Krosna, bo przede wszystkim o to chodzi, żeby promować Krosno i okolice. Pojazdy zabytkowe Krosno to jest grupa ilu osób mniej więcej? Mamy tutaj Michała, jest Michał, jest Damian, jest Maciek. Zaraz będą opowiadać też i o swoich samochodach. Jak nie w tym filmie, to w kolejnym, ale w ogóle wróćmy 10 lat temu, nie? Tak. I to byłeś ty, który zakładał pojazdy zabytkowe Krosno? Tak, razem z kolegą, z Marcinem Zawiszą założyliśmy właśnie pojazdy zabytkowe Krosno. Zaczęło się od Facebooka i tak powstawały pierwsze zloty, na których było 40 samochodów na pierwszym zlocie. To był naprawdę mega wyczyn, że to tak nazwijmy. A teraz, jak był ostatni zlot 2 lata temu w Jaślickach, no to było ponad 200 samochodów. Także przez okres 10 lat to się to wszystko strasznie rozrosło. Doszło dużo osób. Tutaj mamy trzech. Ja jestem czwarty. Reprezentacja taka na dzisiaj, nie? Dzisiejsza reprezentacja to do naszej czwórki dopiszmy jeszcze może z 200 osób, albo nawet i lepiej. No i ciągle osoby dochodzą. Mhm, to jest Krosno, to jest Jasło, tak, Sanok. Są sąsiedni przyjaciele z miast, którzy należą do nas, że tak powiem. Mhm. A powiedz mi jeszcze tylko, to są nie tylko polskie i samochody bloku wschodniego, nazwijmy to, ale to są wszystkie zabytki, nie? Przeróżne. Są i z okresów wojennego, powojennego, z okresu PRL-u. Także jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Dobra, chodźmy, będziemy sobie rozmawiać dalej. Zapraszam. Pokażemy tylko część, nie? Bo to nie jest, to jest tylko część pojazdów, które... O, proszę bardzo, tutaj będziemy pokazywać. Uno, Simpson. Robicie spotkania jakieś regularne? Takie? Dawniej robiliśmy spotkania co 2 tygodnie na rynku w Krośnie. Przyjeżdżało dość sporo samochodów, lecz ostatnio przestaliśmy robić, wiadomo z jakich przyczyn covidowych, ale może do tego wrócimy. Ostatnio mieliśmy fajny zlocik w Jaśliskach, zlocik się udał, było ponad 100 samochodów. Jaśliska nas lubią, my lubimy Jaśliska, wszyscy lubią Jaśliska, także chętnie tam wracamy. Mhm. Dobra, powiedzmy w skrócie, co tutaj stoi i czyje to jest. Tu mamy Mercedesa 300 SL, który przypłynął niedawno ze Stanów Zjednoczonych, to jest naszego przyjaciela. Tak samo Lincoln Continental też jest jego. Mhm. Syrenki, które ostatnio... Będzie osobny filmik o tych syrenkach. Które ostatnio zrobiły niemały zachwyt na Facebooku i na Instagramie. Jak wyciągaliśmy je sobie ze stodołki po 17 latach postoju. Celowo nie umyte. Mhm. Kolega mówił, żeby nie myć, to nie myli. Kto mówił, Damian? Damian. To jest. One są jeszcze nieodpalone. Nie mam tego planu. To co plan zakłada? Bo powiedzmy jeszcze, że to są syreny. Nie wiem, czy ty wspominałeś o tym, Kuba, ale mówiłeś o tym, że to jest człowieka z kolekcjonera, nazwijmy. Tak, to są syreny tego samego kolegi, co te samochody. Polonez
2000 też jest jego. Ma jeszcze trochę dużo więcej, ale niestety się tu już nie mieścimy. Dobra, o syrenach będziemy opowiadać, tak jak mówię, w osobnym filmie, ale powiedzmy tylko, co teraz przed wami, nie? Za odpalenie tych syren. Syrenki 17 lat temu wjechały o własnych siłach do stodoły, dlatego teraz w planie wyglądają jak wyglądają. Nie mamy w planie ich mycia, mamy w planie tylko odpalenie i zrobienie furory w okolicy w takim wyglądzie, w jakim są. No, myślę, że świetny pomysł. Tu stoi Uno, albo tak, prawie całe Uno. Prawie całe Uno. Uno jest fajne, bo Uno jest mojego wujka z Gdańska, gdzie ostatnio byłeś. Uno był wujek pierwszym właścicielem. Jak dojechało tutaj na Zalesie, bo przyjechało do rodziny, miało 26 tysięcy przebiegu, a teraz ma 36, tak Damian? Tak. 36 tysięcy przebiegu, także można powiedzieć, że jest prawie nowe. O, dobra. Michał, tu jest twój jednoślad. Tak. Pokażmy go. To jest najmłodszy kierowca naszej grupy. O, proszę. 14 lat. Jak to powiedziałeś? Papier, nie papier, tylko plastik już jest. To pokażmy. Legalny. Zrobimy też osobny filmik o tym, ale pokażmy w skrócie. A dlaczego w ogóle Simpson? O właśnie, może takie pytanko dla Ciebie. Mój dziadek jeździł Simpsonem, mój tata jeździł Simpsonem, mój brat jeździł Simpsonem, ja też jeżdżę Simpsonem. O, no i proszę, krótko i na temat. Dobra, i to jest Simpson, który został kupiony, czy Ty go dziedziczyłeś? 4 lata temu w Rogach, niedaleko... Czy miałeś 10 lat wtedy? Tak, ale jeździłem nie po drogach. Okej, dobra. Będziemy sobie jeszcze o nim rozmawiać. To chodźmy dalej. Maciek? Tak jest. Twoje cudo? Moje cudo za nami. Stoi tutaj. Poczekaj, cofnę się. Dokładnie. I też będziemy o nim sobie opowiadać. To jest duży Fiat, jak widać. Jedna z ostatnich wyprodukowanych sztuk, tak naprawdę. Jest ze mną w sumie od zawsze, bo... Chodź może tutaj bliżej, zjaśnię. Fiat jest w rodzinie od nowości. Kupił go mój dziadek. No i tak przechodziło z pokolenia na pokolenie. Dostałem taki 18-kowy prezent. Jest po generalnym remoncie, blacharsko-lakierniczym. Zajęło mi to 2 lata. Robiłeś sam? Tak, z pomocą tutaj kolegów. Co jeszcze? Na dworze pochodzi z 92 roku. Dobra, i tutaj przerwimy, tak zrobimy jest. Sobie osobną, pełną opowieść o tym. Idziemy do... dalej. Kuba? Chodźmy na drugą... Idziemy. Na drugą połówkę chodźmy. Dobra. Mamy trochę bardziej... Mówimy cały czas o... To jest filmik o całej ekipie. Może nie cały, ale jakby żebyście zobaczyli, co w Krośni i okolicach jeździ i co możecie tutaj spotkać. Tu jest bardziej kolorowo, tu jest trochę bardziej PRL już. Maluszek, tam jest przyczepka jeszcze do maluszka, niewiadówka. Po drugiej stronie mamy Volkswagena i Trabanta. To jest twój maluszek? Tak, to jest mój maluszek. A przyczepa jest też twoja? Tak. I co przyczepę. Ciekawe, przyczepę dostałeś. Dostałem tak, na urodziny, niespodziankę do tamtego malucha. Bo tamten maluch ma haka i sobie ciągnie przyczepę. Dobra. Te auta są Damiana akurat. Które? Te dwa. Te dwa, dobra, Damian, chodź. Jeździsz nimi? Jeżdżę nimi. Czy... Golf może nie jest w 100% jeszcze skończony, bo jak widać brakuje mu listew i kilku detali zewnętrznych, ale pracuje. Co to za wersja jest? Może nie jest oryginalny, ale kupowałem go z myślą taką, by użytkować go bardziej na co dzień i czerpać z niego satysfakcję, bo zawsze lubowałem się w Volkswagenach. Chociaż jak przyszedł wiek 18 roku życia, wiadomo, prawo jazdy, to w planach miałem kupić Trabanta. Kilka egzemplarzyśmy tutaj z kolegą Kubą zjeździli, pooglądali, ale wiadomo, jak to Trabanty. Ruda ich lubiała, no i się nie zdecydowałem na zakup żadnego, padło na Golfa. Golfa już mam 4 Czyli Niemcy, lata. Niemcy, nie? Tak jest. Okej, okay, opowiadaj. 4 lata minęło,
jechałem sobie przez rogi i zobaczyłem właśnie oto ten egzemplarz Trabanta, że stoi wyciągnięty ze stodoły. Podjechaliśmy z Kubą do pana zapytać się, czy sprzeda. Powiedział, że sprzeda. Za godzinę byłem u niego z pieniędzmi i tak oto spełniło się moje marzenie, bo Trabanta miał też mój ojciec i zawsze marzyłem o Trabancie. Okej. Dobra. A ja tylko dodam, że warto czekać. Warto czekać, warto właśnie. Czekać, a to rozumiem, że byłeś wprowadzeniem do tego, co tam stoi w rogu, czy nie? O tak. Masz rację. Jest mało widoczne, ale trochę widać. To jest Łada. To jest Łada Niwa mojego dziadzia. Mhm. Historia jest taka, że kupił taką Ładę. Tą Ładę w latach 90. Właśnie, to jest ważne, nie taką, tylko tą. Tylko tą Ładę w latach 90. Była koloru czerwonego. Praktycznie nie różniła się niczym, oprócz teraz tego malowania. Kupił ją w latach 90. Jeździł sobie i po krótkim czasie przemalował ją właśnie w te ciapki. A te ciapki powstały z munduru wojskowego. Taka ciekawostka, na którym właśnie były te takie ciapki. I te ciapki z tego munduru właśnie są na tym samochodzie. Raz. Jakby się tutaj obrócił, razem, no do światła, ciemno. O dobra. Razem z moją dalszą rodziną, bo nazwijmy to wujek, właśnie tą Ładę tak przemalował i tak sobie jeździł z babcią na grzybki, na działeczkę. Auto służyło jako drugie, bo w garażu cały czas stał sobie Mercedes. I w 2006 roku dziadziu rozstał się z Ładą. Ja już miałem wtedy 10 lat dokładnie Ładę, pamiętam. Jak ją jeździł, zresztą ja nią jeździłem z dziadziem. I od tamtej pory ślad po niej zaginął. Próbowałem ją znaleźć, lecz po umowie, która była, która jest dalej, pod tym adresem już jej nie było. A gościu, który sprzedał ją, nie mógł po prostu określić się, gdzie ją sprzedał, bo zapomniał, a umowa gdzieś przepadła. Aż pewnego pięknego dnia, jadąc do Rzeszowa, jak to ja rozglądam się na lewo i prawo po różnych ogrodach, zobaczyłem właśnie, mignęła mi w zasadzie figura i te ciapki na jednej posesji i stwierdziłem, że, znaczy pierwsza myśl, że to niemożliwe, że Łada po 14 latach może istnieć i to praktycznie 30 km od Krosna i po powrocie z Rzeszowa zajechałem na tą posesję i faktycznie to był ten egzemplarz. To jest ten egzemplarz, który bardzo cieszy i wymaga niemałego wkładu, ale wiesz co, o historiach odszukania samochodu, który kiedyś dziadek lub tata lub ktoś z rodziny sprzedał, minęło już lat i później ktoś próbuje w umowach sprzedaży docierać do kolejnych właścicieli, to zazwyczaj one się kończą się niepowodzeniem. Nie? Tak. A tutaj jest historia, która skończyła się happy endem. Bardzo wielkim. Może nie maluchem happy endem, ale czymś lepszym. Oczywiście nie lepszym, że maluch jest gorszy od niwy, ale tym, że ta niwa i to w tym oryginalnym, że ktoś ich nie przemalował, nie? Tak, to jest w ogóle super fenomen. Historia. No i to jest ten plus, że drugiej takiej nie ma w tym malowaniu, dlatego to była ta pewność, że to jest ten samochód. Dobra. Twoje. Skoda, będziemy sobie może jeszcze dużo nie opowiadać. Tak, Skoda, zastawka, FSM Cinquecento. FSM Cinquecento. Tak, to jest bardzo ważne dla mnie. Numer, pamiętam, który to jest rok? 912? To jest 92. 92. Czyli pewnie jakieś 10 tysięcy, 20 tysięcy. Nie, to jest akurat początek, jest to, no to wiadomo 000, ale 84 się zaczyna. Ale jest typowe FSM. 84 tysiąc, nie pamiętasz, coś tam. Nie pamiętam. Okej. 903 centymetry. Tak, silnik 903. 903. Tak, no bo były 704, 899 i 903. Właśnie wszyscy mówią, że 900, a to właśnie jest 903 na innym gaźniku. Właśnie one były najlepsze, że tak powiem. A tutaj na zapas, tak? Rozumiem karoserię? Tak, jedna i karoseria jest czerwona, jest po blacharce, zielona jest
Też po blacharce z nowym zawieszeniem trzeba wymalować. Dobra, coś jeszcze pokazujemy z tej hali? A, zapomnielibyśmy. Tak. Wisienka na torcie. Niezawodna czekolada. Niezawodna. To jest jeden z pierwszych pojazdów. Na pewno masz jeszcze, wspomnijmy, tutaj nie ma. W osobnym garażu stoi ważna dla ciebie Mercedes W123 tak, po dziadku. Popularna beczka. Właśnie w tym samym czasie był w garażu stał Mercedes, a pod blokiem stała Łada. Mhm. Mamy jeszcze Fiata Koisłoniowa Emera. Mhm. Tutaj dzielny Maciuś mi go dokończył, bo u mnie jest tak całkowicie. Znaczy dokończył w sensie wyremontował, czy dokończył w sensie wykończył? Wykończył. Wykończył. Razem z moim tatą. Tak, wykończył. No i czekolada. Mhm, czekolada. Czekolada też jedna z pierwszych. 2014 rok. Na Świętego Mikołaja przyjechała do domu czekolada. Mhm. I tak została. Okej. Okay. No a ja ciebie kojarzę właśnie z Fiatem, nie? Dużo jeździsz Fiatem. Przyjechaliśmy do ciebie, do Krakowa. 2017, nie? Na 50-lecie, tak. Z przygodami, ale się udało. Dobra, a jeszcze tak powiedzmy sobie o tym, ile mniej więcej zabytkowych pojazdów na żółtych, bo te na innych to nie wiadomo, nie? Natomiast na żółtych jesteś w stanie, bo wiem, że siedzisz w tych tematach, interesujesz się. Krosno, okolice, Krosno powiat. Krosno i okolice, czyli powiat, już wydaje mi się, że, a raczej na pewno dochodzi już prawie do 300 pojazdów. Jak widać, zasób tablic jest już przeróżny, czyli mamy tu na przykład tu akurat nie będzie porównania, ale wytłumaczę, jest RKR E2, a dawniej była, najpierw była cyfra, a potem była litera, czyli każda litera z alfabetu już przeszła, teraz idzie już od początku litera w pierwszej kolejności, a był już taki zasób, że były same cyfry, czyli też już to przeszło od 0,1 do 99. Czyli ile? Ile mniej więcej szacujesz, że jest? No szacuję, że już na pewno jest 300. 300 zabytkowych na żółtych. Tylko Krosno i powiat. Tylko mówimy o nas. Dobra. I te pojazdy spotykają się właśnie. Męczą cię o to, żebyś zorganizował? Męczą mnie. Ty i ludzie, którzy są wokół, tak? Męczą mnie, żeby z powrotem... Tu jest naklejka z pierwszego. Tak, żeby wrócić do... Do wieczornych spotkań. Tak dumnie, dziękuję bardzo. Wieczorne spotkania klasyków Krosno, żeby wrócić żeby do... Wrócić na rynek i spotykać się tak jak 2 lata temu, co 2 tygodnie na rynku. Bo to było bardzo fajne, dużo samochodów przyjeżdżało. Mhm. Dużo mieszkańców przychodziło. I rynek ożywał. Tak, rynek ożywał, dużo mieszkańców przychodziło. Rynek żył, a nasz krośnieński rynek niestety słabo funkcjonuje. Mhm. Także to było fajne. Więc jest szansa, że... Jest szansa, może nawet w tym roku jeszcze jakieś spotkanie. Piszcie do Kuby na pojazdy zabytkowe Krosno i to i męczcie go, to wtedy będzie miał większą motywację. Tak jest. A Kuba, chłopaki mówiliście, bo ty Kuba chyba wspominałeś, nie? Że tych ludzi związanych z pojazdy zabytkowe Krosno to jest nie bardzo 5-10, dużo. Tylko to bardzo jest... Dużo. Tu mamy kilka osób, nie? U was jest, natomiast mówiłeś o 200, o... No w dziesiątkach na pewno, nie? Zgadza się. Michał... 14-latek, to jest jeden z najmłodszych albo najmłodszy uczestnik. Najmłodszy jeżdżący. Jeżdżący. A najstarszy? Tak, idąc tą drogą, to najstarszy jest pan Jan, który jeździ Warszawą 2-2-3. Lat? 82. Pan, nie Warszawa. Jan. Warszawa nie dałaby rady jeszcze. Warszawa nie. Warszawa 70 rok, jak dobrze pamiętam. Okay. Jeździ za wzięcie, dzwoni do mnie, kiedy, gdzie jedziemy, kiedy zbiórka. Byliśmy w Przemyślu, ciężka droga do Przemyśla z Krosna, górki. Z przygodami. A co się podziało? Pierwszy raz niezawodna Warszawa odmówiła posłuszeństwa. O. Pierwszy raz w historii zapaliła się instalacja elektryczna. Padał deszcz, Warszawa straciła wycieraczki. Musieliśmy się zatrzymać i lutować kabelki. Ale pojechała dalej, na zlocie się zameldowała razem z panem Janem, wróciła do Krosna, do domku. To jest też ciekawe, jak wspominaliście przed nagraniem, że to, że jesteście gdzieś tam związani jako pojazdy zabytkowo Krosno i działacie nie, jakoś tak grupą, to jest też to, że później jak są różnego rodzaju zloty, nie, Kuba, to jedziecie większą grupą, ile udało wam się kiedyś zebrać.
Tak, żeby jechać jako reprezentacja krosińska. Najwięcej zawsze jeździliśmy do chłopaków do Jasła, bo to zawsze był początek sezonu. Każdy był głodny wyjazdu, wjechaliśmy raz, pamiętam, było 40 samochodów. Samo Krosno, tak. Mhm. Zbiórka zawsze w jednym miejscu, w zależności w którym kierunku wyjeżdżamy z Krosna. Każdy przyjeżdża, to jest fajne. Każdy przyjeżdża, raz dwa auta, potem trzy auta, jedno auto i tak się zjeżdżamy i sobie jeździmy. Okej, dobra. O samochodach będziemy sobie tutaj jeszcze opowiadać, to nie koniec. O pojazdach chcesz coś jeszcze dodać? O pojazdy zabytkowe Krosno? To, że na pewno zapraszamy, nie? Na Facebook? Zapraszamy na Facebooka, na pojazdy zabytkowe Krosno. Zapraszam na Żółte Krosno, strona, która tylko dodaje zdjęcia na samochodów na żółtych tablicach. No i co? Zapraszamy do nas i zapraszamy do Krosna. Może jak faktycznie mnie zmobilizują, zrobię zlot, to ktoś z Was oglądających przyjedzie. Dobra. No to nic, to dzięki. Jeszcze jeden, zróbmy sobie, o może w tą stronę, rzut oka i zapraszam Was na kolejne filmy z tymi samochodami.